walentynki, dzień zakochanych, dzień miłości. A czym w ogóle jest miłość? Zapytaliśmy o to mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Ojejku, jakby to powiedzieć, czym jest miłość? Miłość myślę, że jest przede wszystkim wielkim zaufaniem, tak? Do drugiego człowieka. O Jezus, kochani, to miłość to jest zdarzenie nagłe. Czymś pięknym. No kocham i żonę, można i wszystkie kochać, faktycznie trzeba się lubić ze wszystkimi. Bez miłości nie ma. Nie ma uczucia, nie ma życia. Ważne, żeby być z kimś w związku, mieć kogoś bliskiego i żeby wsparcie było, jeden drugiego wspierał. Bez tego by życia nie było. Najwspanialszym uczuciem, jakie w ogóle istnieje na świecie. Jest bardzo ważna, bo każdy miłości szuka, każdy miłości potrzebuje i za wszelką cenę i różnymi sposobami dąży do tego, żeby tę miłość zdobyć. Jak wiemy już, czym jest miłość, to czy celebrowanie jej w formie święta, jakim są walentynki, to dobry pomysł? To jest dla młodych więcej. No, a dla starszych też jest dobry. Teraz na starszych też. Przyszła ta moda i no, na starszych też można. Mi to nie robi, czy jest to święta, czy nie ma. Każdy, kto jest zakochany niezależnie od wieku, myślę, że świętuje. Znaczy i tak, i nie. W zależności od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jak siebie szanujemy, jakie mamy. Ale zawsze jest ważne, żeby chociaż powiedzieć sobie dziękuję, że jesteś, tak? Przepraszam. Nie, dla mnie nie. Bo my przez cały rok się kochamy. Świętujmy naszą miłość, ale kochajmy się przez cały rok. Polecamy również zobaczyć. Powiat starogardzki podsumowuje wymianę młodzieży Erasmus oraz cykl Północna w podróży. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.